Cześć, siemano moi drodzy, z tej strony Kronos, witam was serdecznie. Dzisiaj dla mnie taki troszeczkę wyjątkowy ten film jest. Zaraz wam powiem wszystko co i jak, tylko wyjadę z bazy. Powiem wam o co chodzi. Po sobie tutaj na spokojnie wyjedziemy. Dobra, tu mam wszystko, ok. Czekamy tylko, żeby mi się tutaj miejsce zwolniło. I no, skręcaj, skręcaj gościu. Jedź. Przygotuj się do skrętu w lewo. Wjedziemy sobie już na autostradę. I wam wszystko opowiem co i jak. Na spokojnie. Po tytule już się możecie domyślać o co chodzi. Więc powiem wam krótko i na temat o co kaman i tak dalej. Moi drodzy, dobra, tu już sobie wyjechaliśmy, to już mogę sobie możemy sobie rozmawiać. Moi drodzy, powiem tak, organizuję sobie stream charytatywny dla dzieciaczków chorych na raka. Moi drodzy, będzie to stream 12-godzinny, w którym będę zbierał datki na... Oj, troszeczkę zatarłem. Będę zbierał datki na dzieci właśnie z chorobą nowotworową, a dokładnie na fundację Na Ratunek, która zajmuje się takimi dzieciaczkami. Moi drodzy, biorę już udział w akcji Daj Włos fundacji Rock and Roll. Jak wiecie, w poprzednim filmie dałem wam o tym informację. Nie wiem skąd tam się wzięła łapka w dół, być może za jakość filmu, bo robiłem ten film na szybko, więc chciałem zrobić prezent generalnie dla mamy, bo moja mama miała akurat 4 czerwca urodziny i wiedziałem jak bardzo kocha swojego tatę, czyli mojego dziadka, który zmarł na raka, i widziałem też jego cierpienie, mojego dziadka. Dlatego po części ten stream będzie też takim podziękowaniem dla niego i hołdem w jego kierunku. I moi drodzy, no ja już ani moja mama nie pomożemy dziadkowi, tak? Ale możemy pomóc jeszcze dzieciaczkom oraz osobom, które są chore właśnie na raka. Akcja Daj Włos pomaga ludziom, którzy przechodzą chemioterapię, tracą włosy. Tworzy się peruki dla nich, które pomagają ludziom szybciej wracać do zdrowia, bo jak wiecie, wypadanie włosów, w szczególności u kobiet, tak jak już wspomniałem w poprzednim filmie, no psychicznie kobiety troszeczkę też tak osłabia, tak? Bo wiadomo, kobieta lubi ładnie wyglądać, lubi mieć piękne włosy i tak dalej, i tak dalej. No a chemioterapia powoduje niestety, że te włosy wypadają i niestety człowiek łysieje. Dlatego moi drodzy, chciałbym wziąć udział, zrobić dwie akcje. Pierwsza akcja to oczywiście Daj Włos fundacji Rock and Roll, a druga to stream charytatywny dla dzieciaczków chorych na raka, a dokładnie dla fundacji Na Ratunek, która właśnie pomaga tym dzieciaczkom. Strony do tych fundacji będziecie mieli w opisie do filmu oraz do mojego filmu, który właśnie jest o tematyce akcji Daj Włos, też tego znajdziecie. Oczywiście mile widziane są komentarze pod tym filmem, jak wy się na to zaopatrujecie, czy chcecie wziąć udział w takiej akcji. Ja liczę na to, że będzie nas sporo,
Mimo, że ja nie jestem jakimś tam dużym youtuberem, bo mam zaledwie 1000 ponad subskrypcji, ale to nie chodzi o moje subskrypcje, nie chodzi o moje łapki w górę czy w dół. Moi drodzy, to jest, powiedzmy sobie szczerze, taka moja mój prywatny stream w tym momencie, tak? Bo dedykuję go mojemu zmarłemu dziadkowi, a dochód z całej tej dochód całego tego streama będzie przeznaczony dla dzieciaczków chorych i cierpiących. Moi drodzy, co jeszcze? Moi drodzy, dzieciaczki nie rozumieją, na co są chore tak naprawdę. My dorośli wiemy, o co w tym chodzi, wiemy, jaka to jest straszna choroba, a nie wszystkie dzieci są świadome tego. Wiadomo, starsze dzieci są bardziej uświadomione, ale te małe dzieciaczki nie wiedzą, o co chodzi. Non stop są podpinane pod jakieś aparatury, non stop są podpinane pod jakieś kroplówki, nie kroplówki. Przychodzą jakieś badania. Dla nich to też jest stresujące. A wiecie, przy takiej chorobie jak nowotwór, no stres jest mało wskazany. No ale no, nie wytłumaczymy niestety dzieciom tego, że no jest jak jest, chorują na jaką chorobę chorują i muszą niestety wziąć to, co jest im dawane w tym momencie, tak? Muszą przeżyć to, muszą przetrwać to. Moi drodzy, ja osobiście byłem na oddziale endokrynologii w Kielcach. Tam też jest oddział onkologii dziecięcej. Powiem wam, że tych dzieciaczków na onkologii dziecięcej jest masakrycznie dużo. To nieprawda, moi drodzy, że chorobę powoduje palenie papierosów czy cokolwiek inne. Moi drodzy, tak naprawdę choroba, jaką jest nowotwór, jest w nas już od urodzenia. To jest temat genetyczny. U jednych ten gen się uaktywnia, u niektórych się nie uaktywnia. Wiadomo, palenie papierosów czy coś w tym stylu może przyspieszyć, obudzić tego raka, tak? Ale tak czy siak znam osoby, które nie paliły, żyły zdrowo, odżywiały się zdrowo, a jednak i tak zachorowały na tego raka. Więc to nie ma takiego czegoś, że o, bo palisz, bo to będziesz chory. Guzik, prawda, moi drodzy. Dlatego namawiam was też do kontrolowania swoich organizmów, bo tak jak kobiety mają nowotwór piersi czy szyjki macicy czy jeszcze inne choroby, prawda? Tak samo mężczyźni, prostata, rak prostaty, więc warto się badać, moi drodzy, w celu uniknięcia niespodzianki przykrej. Im wcześniej zostanie to wykryte, tym większa szansa jest na wyleczenie i pozbycie się tego pasożyta z naszego organizmu. Czasami może być powrót choroby, nawrót choroby, ale moi drodzy, jeżeli im wcześniej to zrobimy, tym lepiej dla nas. Przebadajmy się, sprawdźmy sobie, czy wszystko jest w porządku. Do tego, moi drodzy, dbajmy też o naszych bliskich, tak? Jeżeli namawiajmy naszych bliskich też do tego, żeby się badali, żeby sprawdzali co i jak. Myślę, że to będzie taki dobry gest z naszej strony w walce o troskę, w trosce o życie naszych bliskich, tak? Moi drodzy, co jeszcze na temat tego streama mogę powiedzieć? Jak on będzie wyglądał? Moi drodzy, będzie to stream 12 godzin. Będę w nim jechał Euro Truck Simulator 2. Będę robił kilometry dla dzieciaczków. Poniżej wam dam wizytówkę, miniaturkę tego streama. Zresztą wszystko będziecie mieli poniżej. Zobaczycie. I moi drodzy, będziemy działać.
Stream zaczniemy o godzinie 11 i będzie trwał do godziny 23. Oczywiście osoby chętne zapraszam do współpracy, zapraszam youtuberów do współpracy. Możecie się przyłączyć do mnie, do mojej akcji. Im więcej zdobędziemy pieniążków, tym lepiej. Ja oczywiście, moi drodzy, żeby była sprawa jasna. Na streamie zbieram pieniążki, tak? I jak uzbieram te pieniążki, pieniążki wejdą mi na konto. Moi drodzy, ja zrobię film, w którym przekazuję tą kwotę, którą uzbierałem, dla fundacji, tak? Zrobię filmik, w którym będzie widać, jak ja przelewam te pieniążki na konto fundacji. Bo chcę być wobec was w porządku, bo część pomyśli, a niby tutaj zrobi akcję charytatywną, a pewnie weźmie pieniądze dla siebie. Nie, absolutnie nie, moi drodzy. Powtarzam jeszcze raz, robię to, ten stream w hołdzie dla mojego dziadka. Jest to podziękowanie dla niego za to, że był i nie mógłbym tego zrobić inaczej, moi drodzy. Nie mogę przywłaszczyć sobie pieniążków, które chcę ofiarować dzieciaczkom i nie zrobiłbym tego. Ja w tym momencie bym okłamał siebie, okłamałbym dziadka. On pewnie patrzy na mnie z góry, więc absolutnie, moi drodzy, takiej możliwości nie ma i nie będzie, że ja cośkolwiek przywłaszczę pieniążków z tego streama dla siebie. Cały dochód z tego streama pójdzie na fundację Na Ratunek dla dzieciaczków chorych na raka, na chorobę nowotworową. Dlatego proszę was o wsparcie, o to, żebyście przyszli do mnie na ten stream. Zróbmy coś pozytywnego i myślę, że to nam kiedyś zostanie wynagrodzone, moi drodzy. Bo robiąc coś dobrego dla kogoś, robimy też coś dobrego dla siebie. A pamiętajcie, że karma wraca, więc robiąc coś pozytywnego, to coś pozytywnego do nas wróci. Robiąc coś negatywnego, coś negatywnego wróci. I czasami to wraca z podwojoną siłą. Więc, moi drodzy, naprawdę ze szczerego serca, z czystym sumieniem mogę was zaprosić na ten stream i zadziałajmy coś razem. Zróbmy coś dla dzieciaczków, bo myślę, że dzieciaczki są naszą przyszłością, więc warto walczyć o ich zdrowie, o ich życie. No a najlepszym sposobem jest to, że będziemy wspierać fundacje, które pomagają takim osobom i dają im siłę, motywację do tego, żeby działać. Bo wiadomo, leczenie raka, czy jak to woli, nowotworu, jest kosztowne. Bo niektóre dzieciaczki muszą dojeżdżać z daleka, czyli dojazdy, leki są bardzo drogie. Leczenie generalnie jest cholernie drogie, moi drodzy, dlatego ten pomysł wpadł mi do głowy, żeby w ten sposób też troszeczkę odciążyć maleństwa, tak? Ich rodziców. Bo nie może być tak, moi drodzy, że rodzice chowają swoje dzieci. Śmierć dziecka to jest chyba jedna z najgorszych rzeczy, jaką rodzic może przeżyć. Dlatego pomagając dzieciaczkom, zbierając te pieniążki, w jaki sposób dajemy im szansę na wyleczenie, na wyzdrowienie. I to tylko później tylko będzie zależało od ich organizmu. Ale myślę, że my dorośli powinniśmy jakoś im pomagać, tak? Poczekajcie. No właśnie, cali i zdrowi jesteśmy na miejscu, moi drodzy. Dotarliśmy do końca naszej trasy. A ja powoli kończę, moi drodzy, ten film. Mam nadzieję, że stream będzie naprawdę wyjątkowy. Tym bardziej mówię, że dla mnie to już sam pomysł i cel i powód
dla tego streama jest wyjątkowy, tak? Czyli hołd mojemu dziadkowi, podziękowanie za to, że był w moim życiu i chęć pomocy innym, moi drodzy. Jak widzicie, Kronos, czy jak to woli Paweł, też jest człowiekiem, też ma serducho, też chce pomóc jakoś. Wspieram Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy jak najbardziej, ale też chcę pomóc, moi drodzy, na swoim kanale, tak? Więc myślę, że warto, że warto zadziałać i zrobimy to razem, moi drodzy. Dobrze, ja, moi drodzy, oddaję naczepę w tym momencie. Zrobiliśmy traskę. I tak będzie mniej więcej wyglądała, moi drodzy, wyglądał stream. Jedziemy od punktu A do punktu B przez Europę i pomagamy dzieciom, moi drodzy. Także zapraszam Was serdecznie. 23 czerwiec 2019 rok, godzina 11. Startujemy ze streamem dla chorych dzieci na raka. Rozjeżdżamy raka na wirtualnej Europie. Moi drodzy, jeszcze raz serdecznie zapraszam i do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.